To są aktualności gminy Kołbaskowo. Mateusz Iżakowski, zapraszam. A zaczynamy od tematu pomocy Ukraińcom na terenie naszej gminy. W zespole placówek oświatowych w Kołbaskowie uczą się już młodzi obywatele Ukrainy. Ponadto szkoła rozpoczęła akcję zbierania książek dla dzieci. O szczegółach Olga Strugała, dyrektor placówki. To dopiero jest początek. Ja mówię, dopiero chyba z 3-4 dni to trwa. Na razie tam są jakieś tam niemrawe ruchy. No zobaczymy, jak dłuższy czas nam pokaże, co uczniowie pokażą. No i myślę, że to ta akcja przyniesie jakiś skutek oczekiwany, tak jak powiem, że wy też zbieracie u siebie w Goksirze, więc my też się dołączyliśmy do tej akcji. Czy państwa placówka przyjęła dzieci z Ukrainy, które tutaj przyjechały? Przyjęliśmy dzieci z Ukrainy, tak jak wszystkie szkoły na naszym terenie. No u nas na dzień dzisiejszy jest około 15 dzieci. One tak dochodzą sukcesywnie. My też nie robimy w ten sposób, że one od razu mają przyjść do szkoły. Dajemy im czas, rodzice zapisują, ale dajemy czas na to, żeby one się z tym jakoś tak oswoiły, z tym, że będą musiały pójść do polskiej szkoły. Mamy w klasie 8, mamy w klasie 3, w klasie 4, 1, no w przedszkolu mamy 2 sześciolatków. Ja jestem pełna podziwu i dziękuję to moim uczniom, bo przyjęli ich bardzo z otwartymi ramionami i widać, że nie są to dzieci obce i one już się bardzo dobrze czują w szkole. Dodajmy, gmina Kołbaskowo także aktywnie włączyła się w pomoc uchodźcom. Udostępniono mieszkania oraz prowadzona jest zbiórka darów. Uruchomiono także specjalny numer konta, na który można wpłacać datki. Gminna Biblioteka Publiczna filia w Przedsławiu jest remontowana. Placówka zamknięta będzie do piątku 25 marca, jednak jest szansa, że prace zakończą się wcześniej. Odświeżane są ściany i sufity. W tym czasie biblioteka zachęca do odwiedzenia głównej siedziby w Kołbaskowie. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania instytucji można znaleźć na profilu facebookowym biblioteki. Bardzo ciekawa atrakcja dla młodych i nie tylko powstała w Siadle Górnym. To ścieżka edukacyjna z rzeźbami i grami terenowymi. Na pomysł wpadli nasi mieszkańcy, którzy projekt zgłosili do budżetu obywatelskiego gminy Kołbaskowo. Koncepcję wykonała pracownia plastyczna Studio 22 Stefan Gawroński z Przyrowa koło Połczynu Zdroju. Koszt zadania to około 200 tysięcy złotych. Co dokładnie się zmieniło? W kilku miejscach we wsi Siadło Górne pojawiły się m.in. rzeźby mrówki, pszczoły, dzików, zestaw 6 rzeźb owoców leśnych z tabliczkami opisowymi. Do tego ławki, stoły, tablice informacyjne, wiata oraz sporo gier terenowych z elementami graficznymi, obrotowymi czy w formie labiryntu z możliwością rozpoznawania przedmiotów za pomocą dotyku bądź z ptasimi budkami. Ścieżka z pewnością będzie atrakcyjnym miejscem nie tylko dla wycieczek szkolnych i przedszkolnych, ale także dla wszystkich mieszkańców i turystów. W niedzielę w Goksirze sporo się działo. Przed południem odbył się turniej gier planszowych. Zawodnicy rywalizowali w warcabach i Chińczyku. Zainteresowanie było ogromne. W Chińczyku pierwsze miejsce zajęła Gabriela Gurgacz, drugie Leon Jomma, trzecie Nadia Krzywdzińska, a czwarte Jan Szczerbik. W warcabach pierwsze miejsce zajął Adam Jaszczyński, drugie Paula Nering, trzecie miejsce ex aequo zajęli Andrzej Jaszczyński i Nadia Beryzowska. Tutaj warto także wspomnieć o firmie Stena Recycling, która ufundowała nagrody i pomogła w organizacji wydarzenia. W niedzielę na sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się koncert charytatywny Solidarni z Ukrainą. Na scenie wystąpiły zespoły Stanger, Time to Express, Parasol oraz Jackpot. Podczas wydarzenia zbierano także dary, które pojechały do Ukrainy. Organizatorem koncertu był Klub Młodego Ekologa przy współpracy Goksiru. Jeszcze przed wydarzeniem głos zabrała przedstawicielka Stowarzyszenia Migracja Sofia Tsarif. Mi się wydaje, że po prostu to jest sen. To jest taki głupy i straszny sen, gdzie się obudzi i po prostu powie, nie, to była nieprawda, bo nie wierzę, że na mojej ziemi teraz tyle się wylewa krwi. I mam nadzieję, że w skorym czasie to się skończy, bo to jest nie do zrozumienia, jak ludzie, którzy teraz by chcieli mieszkać gdzieś na Marsie, jeszcze gdzieś, po prostu nie mogą się porozumieć między sobą. I teraz ja widzę te straszne zdjęcia, gdzie po prostu osoby umierają od tego, że oni nie mają wody. To jest po prostu niedorozumienie. I też by chciałam bardzo podziękować Polakom, bo tyle wsparcia, co dajecie wy,
to jest po prostu nie do uwierzenia, że ludzie mogą się tak włączyć w obcą biedę. Has guided me. Footsteps stop in empty streets. Seems the things that I avoid. Your words, so come on and give me a chance to prove I'm the one who can. Na koniec zapowiedź koncertu dla dzieci. Już w niedzielę, 27 marca w Goksirze wystąpi zespół Czereśnie. Występy Czereśni to okazja do poznania całej palety instrumentów i ich brzmień. Perkusji, banjo, mandoliny, gitary basowej, a nawet tuby czy klarnetu. Dzień dobry, witamy serdecznie. Zapraszamy wszystkich was do zabawy. Śpiewamy razem tak. Dzień dobry, witamy serdecznie. Zapraszamy wszystkich was. Bilety dostępne są na stronie Bilety FM oraz w kasie Goksir. I to tyle w tych aktualnościach. Na następne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.